Cześć, witajcie. Dzisiaj kolejny odcinek z historią jednej monetki. Tym razem mam bardzo ciekawą monetkę. Jest to 2 złote z Polonią, sreberko. I co ciekawe, jest ta moneta przerobiona na sygnet. Sama monetka nie jest uszkodzona, ale tutaj właśnie taka obrączka i zdobienia z tej strony. Dokładnie ta monetka jest z 1933 roku. Mogę wam jedynie powiedzieć, że te monety były bite w 32, 33 i 34 roku. Została wprowadzona do obiegu 27 października 1932 roku, a wycofana w 1939 roku. Zaprojektował ją Antoni Madejski. Jest to srebro próby 750. Średnica 22 mm, bita w Warszawie, nakładem ponad 25 milionów sztuk. Były jeszcze monety 5-złotowe i 10-złotowe, z tego co pamiętam. Były też prototypy tej monety 1-złotowej i 20-złotowej, no ale nie przyjęły się jednak. A, jeszcze chciałem powiedzieć, że ten projekt Antoniego Madejskiego zajął drugie miejsce w konkursie na złotą monetę, no ale niestety przegrał. To by było na tyle, jeśli chodzi o historię tej monetki. Chciałem powiedzieć jeszcze, że ta moneta, a właściwie ten sygnet, został podarowany mojej mamie przez mojego dziadka. Dziękuję bardzo i do zobaczenia w następnym odcinku.